To chyba jest worek na śmieci. Worek na śmieci był chyba odpowiedni, żeby to spakować. Kolejna okazja z OLX-a, tym razem jest to 16-calowy MacBook, oczywiście uszkodzony, kupiony za całe 1730 zł z przesyłką i co? Okazał się zablokowany. Na szczęście parę minut później po kontakcie ze sprzedającym blokada została odpięta. Ciekaw jestem, czy to jest kwestia zalania, czy na co liczę uszkodzenia taśm matrycy w tym miejscu. Wiecie, sławetne uszkodzenia. Nie wiem. Zobaczymy niedługo. Ja zacznę tą historię od rozkręcania, ale jak widzicie, stan tego MacBooka nie jest super. No ale cóż, tak to bywa z używkami. Do rozkręcania sprzętu używam elektrycznego wkrętaka, co przyspieszy całą operację. I patrzcie, co tutaj będziemy mieli. Trochę kurzu. Dobra, trochę kotów mamy w wentylatorach, ale ogólnie nie jest tragicznie. Bateria jest cała, nie wygląda, żeby był po jakimś zalaniu. Tu jest marker w trackpadzie, taka biała kropeczka, nie jest rozmazane, więc spoko. Oprócz tego jest zakurzony. Jeżeli jest zakurzony, to jest możliwe, że tutaj, tam w środku, gdzie są te taśmy, będzie bajzel, no na pewno będzie trzeba go odkurzyć. No zobaczcie, tu można z tego dosłownie wyciągać. O jasny gwint. No, nigdy nie był otwierany. Takie zabrudzenie sprawia, że to mogą być uszkodzenia taśmy matrycy. Jeżeli to będzie to, no to będzie co oglądać i sobie coś ponaprawiacie ze mną. Zaczynam go rozkręcać dalej. Zdemontuję matrycę. Rozkleję bezel i zobaczymy, co tam zobaczymy. Oczywiście na początek zaczynamy od odłączenia kontrolera akumulatora. To spowoduje, że płyta przestanie być zasilana. OK. Dla bezpieczeństwa warto odkręcić tą śrubę, która kompletnie rozłączy nam akumulator. Jest OK. Już do żadnego zwarcia nie dojdzie. Można zabierać się za demontaż anteny Wi-Fi. To jest ten cały element, który jest tutaj przykręcony i biegnie przez całą długość MacBooka. Teraz trzeba to w delikatny sposób wyciągnąć. OK. Tu jest trochę lepiej, nie ma tutaj takiego bajzlu jak w poprzednim MacBooku, ale widać już na tych taśmach, że coś tam się odcisnęło, więc jednak jest tutaj trochę bajzlu. Nie musi to być strasznie zasyfione, ale wystarczy, żeby uszkodzić taśmę. W tym modelu jest czujnik otwarcia klapy. Tutaj jest taka tasiemka. Takie małe główienko w modelach na procesorze M1. Jest to element przypisany do płyty głównej, bez tego nie będzie działała poprawnie matryca. Fajnie, Apple, fajnie. OK. Wyszło to wszystko całkiem spoko. Jak to wygląda? No jest trochę syfu. Nie ma tego tak dużo jak w poprzednim MacBooku. A tu jak to wygląda? Plastiki też wyjechane. Te ślizgi tutaj. Jest tutaj pył, piasek i wszystko, co można sobie wyobrazić, co mogło kiedyś wpaść do MacBooka i nie wypadło z tego MacBooka. Zabawę z matrycą zaczynam sobie od zabezpieczenia naciągów całej elektroniki, żeby mi tutaj nic nie przeszkadzało.
Było trochę odklejania, szkło zeszło całe. Pytanie, co z taśmami? Okej, to są nasze taśmy. Zaczynam od jednej krawędzi. Wygląda to całkiem poprawnie. To są moje zadziory, ale one nie są na szkle, tylko na tej, nie wiem, naklejce. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale to, czym to jest tutaj przyklejone. Więc jakby ja nic tutaj po szkle nie uszkodziłem. Taśmy też, widzicie, są ok. Łączenie też jest ok z tej strony. To jest to, z czym się tak męczyłem, żeby to porozcinać. Na razie wszystko wygląda ok. To wygląda jak zalanie. Możliwe, że to przez to jest problem z obrazem. Tutaj, jeżeli coś się dostało na połączenia szyby z kontrolerem i tą taśmą, no to jest kaplica. A to ewidentnie wygląda jak jakieś zalanie. Coś tu się dostało. Sytuacja się trochę skomplikowała. Jeżeli tu mamy ciecz na tych taśmach, to będzie kaplica. Skoro już tutaj jestem, zdemontuję wszystko i zobaczymy, jak te taśmy wyglądają. Trzeba wyciągnąć cały ten plastikowy element z tymi napinaczami. Żeby to zrobić, to trzeba powykręcać kilka wkrętów. No, jest tutaj sporo bajzlu. Wolałbym, żeby taśmy były uszkodzone, niż tutaj ciecz spowodowała ten problem. Na razie te taśmy wyglądają całkiem dobrze. O, chociaż nie, coś tu jest. Widzicie? Są takie dwa garby wybrzuszenia. Tutaj też coś jest. Ewidentnie widać jakieś wybrzuszenia, a tak właśnie wyglądają taśmy od strony tego całego bajzlu, który powoduje te uszkodzenia. To wszystko, co tutaj się dostaje, to jest właśnie to, co wbija się w te taśmy. Oczyszczę to sobie wszystko, sprawdzę te taśmy i zobaczymy, czy to przyniesie pożądany efekt. Pomęczyłem taśmy matrycy, posprawdzałem, poprawiłem lutowanie, to nie było to. Uszkodzenie w tym przypadku matrycy związane jest z zalaniem, z cieczą, która dostała się na taśmy łączące Tikon ze szkłem matrycy. To jest bardziej poważna usterka, której nie da się w zasadzie naprawić takimi, powiedzmy, nawet moimi środkami, którymi dysponuję. Here, hold them there. Now we see who swing the fastest gun.
ten cały proces, który widzieliście, który jeszcze wcześniej wydawał mi się szalonym, niemożliwym, jest możliwy, aczkolwiek trochę szalony. Zajęło to mnóstwo czasu, ale udało się te połączenia naprawić i efekt jest całkiem niezły. Nie widać żadnego problemu z matrycą. Oczywiście przebarwienia zostały, ale jakość wyświetlanego obrazu jest spoko, przynajmniej we fragmencie, który naprawiałem. Odcień jest taki sam na całej powierzchni ekranu, jedynie zostały przebarwienia. Ale na to już wpływu nie mam. Taśmy, łączenie dokładnie taśm do szkła matrycy jest naprawione. Trwało to dobre jakieś 10 roboczogodzin, może trochę więcej. Kilka podejść, kilka różnych pomysłów i tak dalej. Kilka bezsensownych rzeczy, no ale dzięki temu się czegoś nauczyłem. Ogólnie ten zakup to chyba nie miałby większego sensu, w sensie, żeby to kupić, naprawić i sprzedać, bez sensu. Natomiast, żeby to kupić, nauczyć się i mieć jakąś radochę z tego wszystkiego, to ciekawy zakup był. Podjąłem się dłubania w tych taśmach i odpowiedziałem sobie na pytanie, że to da się naprawić. Jest to szalone, ale się da. I się nauczyłem czegoś, czego w inny sposób raczej chyba nigdy w życiu bym nie rzeźbił, a tu jest okazja. Mi się podobało, ja jestem zadowolony jako dłubacz, majsterkowicz, taki wiecie, nerd zakręcony i w ogóle piwniczak. Turbo mi się to podobało. Normalnie zajebiście. Mam nadzieję, że wam też się podobało i może się czegoś ciekawego nauczyliście. W komentarzach możecie mi napisać, co wy byście zrobili w takiej sytuacji, kiedy okazałoby się, że ta matryca jest właśnie w taki sposób uszkodzona. Czy byście to odpuścili, sprzedali, próbowali naprawiać, a może macie jakieś patenty i takie rzeczy robicie, to tym bardziej mi to napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawy, jak wy podchodzicie do takich rzeczy. Dzięki, trzymajcie się. Money line, I'm